Kto ci powiedział jako pierwszy, idź w to? Mój ojciec. Mhm. Czyli zaczęło się od tej gitary. To mój ojciec mi pozwalał czasami nie iść do szkoły nawet. Jeśli mówiłem mu, że tworzę jakiś kawałek, bo ja w ogóle miałem zespół funkowy, grałem na gitarze. Dobrze grałem na gitarze w ogóle, bardzo, z 7 lat grałem. Jana Borysiewicza z Lady Punk bardzo śledziłem, bluesa dużo. Także to nie są już takie przelewki, wiesz. Na koncertach nie gram na gitarze, ale gdybym wziął gitarę, mam gitarzystę, wolę się skupić na śpiewaniu i na fanach. Ale gdybym wziął drugą gitarę, byśmy zaczęli jamować, to w ogóle by się pojawił jakieś męskie granie, dwa może. Także mój ojciec, no, wbrew temu, że zniknął w pewnym momencie, to jednak on to ziarenko muzyczne, artystyczne we mnie zaplenił. No i to są jego geny, tak? Więc jestem mu za to wdzięczny mimo wszystko.